No i przeciwnicy po partii. Teraz my musimy przystąpić do ataku. Wystarczą dwa rozdania, panie docencie. Ściślej mówiąc, jedno. O 11 mam ostatni autobus, a jutro ciężki dzień. A dzisiejszy uważasz za lekki? Nie narzekaj, mógł być gorszy. Wszystko dobre, proszę panów, co się dobrze kończy. Może więc kończymy tego dobra, prawda? Kto licytuje z panów? A rzeczywiście ja, tak. No cóż ja mogę powiedzieć? Chyba pas. Pas. No i pięknie. Nie powinno się pasować dwa razy tego samego wieczoru. Lepiej spasować kolego chora, aniżeli leżeć bez pięciu. Przeciwnicy się spierają. Dobra nasza. Tak, ja niestety mam pusty kieliszek i nie mam się czym pocieszyć się. A jest butelka Napoleona. Zostawimy ją na przyjazd profesora Łukasiewicza. Możemy oczywiście, jeżeli panowie pozwolą, otworzyć ją. Obawiam się, panie docencie, że jedna butelka nie wystarczy po tylu latach. Panie, nie, przecież ja żartowałem, panie docencie. No, cóż, teraz ja licytuję. Piki? Dwa trefle. Cztery piki. O! Pas! No to zrobią tego dobra. To się co okaże, co ty masz, że tak lecisz? No zaraz zobaczysz. Proszę widzieć. Proszę. Piszę. Gdyby nie to, że jest już późno, ciągnąłbym cię do szlemika. Pokaż swoje. Potęga. No nie, no to masz w każdą stronę. Tak. No panowie wybaczą, ale to już formalność. To ja nie mogę naprawdę czekać. Mam nadzieję, panie docencie, że brama jest jeszcze otwarta. Bramę zamykają o 11. Hmm. Jak się pan śpieszy? Daj spokój, weźmiesz taksówkę. A wiesz, tutaj niełatwo o taksówkę. No proszę mnie nie odprowadzać, panie docencie. Jest pan dopiero za 10, 11. Jak pan sobie życzy. Ja drzwi zatrzaskam. Proszę bardzo. No, życzę się. Powodzenia. Dobranoc. No stowałeś, tak? Tak, listowałem trefle. Panie docencie, do tego dodaję, tak. Proszę. Tak, dodaję. No jeszcze raz. Panie. Proszę. Tak. Ja tego się nie spodziewałem, proszę. No. No, as musi wziąć na tym zmianie porażę. No i dalej. Nie, a to ja przebiję. O! A nie, to niesamowity układ, tego się nie spodziewałem. Nie, nie skręcimy Roberta, nie spodziewałeś się tego, nie? No cóż, jest już późno, chyba czas na nas, najwyższy czas. No, zostawiamy tu panu bałagan, może pomóc kawalerskim gospodarzom. Rano przyjdzie do Sposia, to posprząta. Tak, ale cóż to za niesamowity układ. I pomyślcie sobie, żeby w oto pić na Szlemika. Mało nie objechałem Terleckiego, że wstrzymuję licytację. Dlaczego nie pojechał tak suchy? Nie zapominaj, że Terlecki jest bardzo oszczędny. Ale jak wrócisz z zagranicy, zobaczysz, jaki łódź przywiedzie. A na długo w końcu jedzie? No, na jakiś rok, dwa. Ale niech panowie nie biorą nam tego za złe, że jesteśmy oszczędni. My. Musimy być oszczędni, panie kolego. Dziękujemy za wszystko, panie docencie. Może pan na nas liczyć. Tak myślałem. Proszę bardzo. Przepraszam, coś spadło. O, to bóstwo zapasowe. Klucze, tak. Wyjdę z wami, kupię papierosy, a przy okazji wypuszczę was. Już późno, po 11. No właśnie. Przypuszczam, że nie zawiodłem panu, prawda? Nie. Nie wziął, to przecież nie może wjechać. Nie znoszę jeździć autobusem w nocy. Przepraszam. Nie. Tak, nie ma dużego kłopotu, ale nie leci w taką stronę. Pan docent boją, szanowny. Dobry wieczór, panie Andrzeju. Poproszę o paczkę mentolowa. Proszę. A co? Nie wstąpi pan do 3 tysięcy. O nie.
Wrzuciłem dzisiaj wieczorem. A potem do mojej. A nie, nie, to prawda. Moje żony. Irena? Dobry wieczór, obudziłem cię, tak, kochanie? Ale chciałem cię jeszcze raz przeprosić bardzo za to, że nie mogłem dzisiaj przyjść. Jutro się wszystko dokładnie powiem. No to było bardzo ważne. Tak. Proszę? Chyba tak. Chyba wszystko w porządku. A ściślej mówiąc, chyba będziesz w porządku, moja droga. Tak, no to śpij, kochanie. Dobranoc, dobranoc. Ważyć ostrzeżenia. Chodzi o pańskie życie. Piąty samobójca w tym miesiącu. Powariowali ludzie. Źle się facetowi nie powodziło. Co takiemu mogło strzelić do głowy? Wieszać się na własnym haku od karmisza. Rozumiem twoje oburzenie. No nie, no bo... Ale wolałbym, żebyś na razie skoczył do sąsiadów naprzeciwko, może tam ktoś jest. Sprawdźmy. Słuchaj, skąd ta gosposia telefonowała? No właśnie od sąsiadów. No to poproś najpierw gosposię. Proszę bardzo, niech pani podejdzie bliżej. Proszę, niech pani się nie boi, proszę pani siada. To pani telefonowała, prawda? Tak. Może nie siadać, postoję. Ja tego pokoju to już się boję, proszę pan. Żeby ludzie coś takiego robili. I to kto? Taki pan, uczony, dyrektor. No wszystko miał, co mu było trzeba. Po świecie jeździł i nagle zrobić sobie coś takiego. A ja myślałam, że do lepszego idzie, że się ożeni. Ona to dobra kobieta, porządna. Jak coś trzeba było, to ja zaraz do niej. Do niej? No do pani Ireny. A nazwisko? Pan... Nie pamiętam. Karpińska. Nie, nie, nie. Jakieś takie. Jakieś takie, no dobrze. Jak często pani tutaj przychodzi? A co drugi dzień. No, sprzątam, zmywam naczynia. Co trzeba, to biorę do prania. Przychodzę o 8 do 12 jestem, mam klucze. A czasami jak pan dyrektor prosił, no to coś po południu ugotowałam albo upiekła. Dobrze, a kiedy pani ostatni raz widziała pana docenta Jarczyńskiego? To było... Przedwczoraj, tak. Przyszłam wcześniej i pan dyrektor jeszcze nie wyszedł i rozmawiał ze mną. Wesoły był taki. A potem to nie wiem,
Nie było go w domu czy co, bo naczynia były czyste, tylko szklanki pozmywał. Już nie wiem dlaczego. Nie zdarzało się, żeby zmywał naczynia? Nigdy, jak to 5 lat przychodzę. Prawdę mówiąc, to porządny to on nie był. Pani świeci na jego duszę. Proszę pani, pani ma klucze od mieszkania? Tak, tak, od mieszkania mam tylko od bramy, nie? No bo nie potrzebowałam. A drugi komplet to miał pan docent, a trzecie zapasowe wiszą w przedpokoju. Gdzie wiszą? Nie widziałem. A na wieszaku. Ja zaraz przyniosę. Irena. Irena. Jest. Tak nazwisko. Czy mógł mówić z panią Ireną? Przepraszam bardzo, zaraz wyjaśnię. Niestety nie znam nazwiska. Porucznik Madejski z komendy miasta. Tak. Proszę pani, pani jest znajomą pana docenta Jabczyńskiego, prawda? Tak. Pan Jabczyński uległ wypadkowi. Tak. Niestety nie mogę przez telefon. Nie mogę, proszę pani. Na razie, jeżeli można, to tylko nazwisko i numery telefonów, pod którymi będę mógł panią zastać w ciągu dnia, dobrze? Sekundę. Tak. Tak. Nie, proszę pani, zaproszę panią do nas do komendy. Nie, niestety nie ma go w domu. Dziękuję pani bardzo. Zadzwonię. Do widzenia pani. Proszę pana, nigdzie nie ma tych kluczy. Ja wszędzie szukałam, zawsze wisiały na wieszaku. A może to ten? Nie, to są klucze pana docenta. Tamtych był jeden dorobiony z złota, a ten jest srebrny. Tylko brakuje... Czego brakuje? No klucza od bramy brakuje, proszę pana. Był taki większy, bardziej płaski. Pani jest pewna? No zupełnie pewna, proszę pana. Jeden od bramy to był tych u pana docenta, a drugi w tych zapasowych. Tak, proszę, niech wejdzie. Proszę bardzo, pan będzie uprzejmy. Proszę bardzo, pani będzie uprzejma i pani siada. No proszę. Dziękuję pani na razie. Proszę zaczekać w kuchni, dobrze? A kiedy ja będę mogła pójść? Proszę. Jeszcze trochę cierpliwości. Proszę pani. Ach, to straszne, ja nie mogę jeszcze w to uwierzyć. Wie pan, dlaczego to zrobił? Jaki miał powód? Tak, no, wie pani, różne mogą być powody. Sprawy zawodowe, osobiste, stan zdrowia, nagła depresja. Ale wie pan, to był człowiek ustabilizowany, zrównoważony. Przecież w końcu zauważylibyśmy, gdyby... Znała go pani dobrze? No, wydawało mi się, że dobrze mieszkamy kilka lat, drzwi w drzwi bywał u nas, rozmawialiśmy często przecież. A wczoraj? Wczoraj też wpadł do nas na krótko przed 6:00. Mieliśmy męża imieniny, tym wieczorem przyszło sporo osób. Docent Jabczyński także? A nie. Przyszedł tylko na krótko, złożył życzenia i przepraszał, że nie może przyjść do nas prawie wieczorem, bo zaprosi tam parę osób na brydzie. I... Na brydzie? Tak. Pani jest pewna? A kogo? Nie pytaliśmy kogo. Tak, a pani nie słyszała, że ktoś... Wchodził do pana docenta Jabczyńskiego albo wychodził? Wie pan, normalnie, jak my patrzymy na telewizję, to słyszę. No ale wczoraj było wesoło, było sporo osób, wesoło, gwarno, tak. Nasi goście zaczęli wychodzić dopiero gdzieś tak o 3:00 nad ranem, no i nie przyszło mi do głowy. Tak, mnie to oczywiście zupełnie zrozumiałe. Dziękuję pani bardzo. Jeżeli zajdzie potrzeba, poprosimy panią jeszcze. Dziękuję. No i bracie, brycz. A no właśnie, brycz. Nie ma śladu po przyjęciu. Gospodzia przychodzi rano i nie ma nic do roboty. Słuchaj, może on cię po prostu wykręcił od tych imieni, co? Te klucze, popatrz. Brakuje zapasowego kompletu i klucza od bramy wyjściowej. Rozumiesz coś z tego? A może zgubił, nie? Zgubił. Oczywiście, że mógł zgubić. No. Brycz. Czekaj, ja tu gdzieś widziałem blok z zapisem. O, jest. Jest, po sprawie
wypisany. Czekaj. Ale co, myślisz, że on przegrał karty fortuny i dlatego? Jest ostatni zapis. 3 rogle. Trzeci nieskończony. To tutaj tabelka. T, O, H, J. Słuchaj, jak on miałeś się na imię? Adam. Adam? Znaczy, że to nie są inicjały imion, tylko nazwisk. J to będzie Jabciński, T, O, H. Inicjały pozostałych nazwisk. Nie skończyli trzeciego robra. Dlaczego nie skończyli trzeciego robra? Ale skąd wiesz, że to wczorajszy zapis? Oczywiście, że nie wiem. Równie dobrze może być sprzed tygodnia albo sprzed dwóch. Właśnie. Jak się gra trzeciego robra, to się go chyba kończy, nie sądzisz? Nie masz większych zmartwień w Polsce. Mam. Co, idź do dozorcy. Pogadaj z nim. Zapytaj, o której zamknął bramę. Czy ktoś wchodził, wychodził, rozumiesz? Pochodź trochę po okolicy. Naprzeciwko mieszkania jest nocny lokal, jakaś Alhambra czy coś takiego. Alhambra. Nocni dozorcy, stróże, pogadaj z nimi. Aha, i jeszcze jedno. Poszukasz panią Irenę Rybczyńską. Wiesz, tutaj masz wszystkie dane. Zawiadomisz ją o tym, co się stało i poprosisz do nas na jutro do komendy. A na razie otwórz drzwi. Polecony. Ze Stanów. Ładny znaczek. Zauważyłem. Michał Łukasiewicz. Wiesz, co to jest? Przecież ja nazwisko znam. To jest ten... No i dogadaliśmy się. Znany elektronik. Wielka sława, przeważnie za granicą. Co chyba otworzymy, nie? Mój drogi, nie wiem, że do końca. No i co? Cieszę się na rychłe spotkanie, niedługo przyjeżdża. Czekaj, jeszcze jedno, popatrz. Martwię się, że moja dobra pamięć sprawiła ci tyle kłopotów. Po raz pierwszy słyszymy o jakichś kłopotach. Ale tu chyba chodzi o fachowe sprawy. W końcu obaj specjaliści. Być może, no dobra. Słuchaj, ja w takim razie skoczę do zakładu. A ty opieczętuj mieszkanie. Aha, i jeszcze jedno. Idź na sekcję, dobrze? Boję się, że nie zdążę. No to cześć, trzymaj. Proszę pana, czy ja będę mogła posprzątać? Bo ja mam zapłacone do pierwszego. Nie, nie będzie pani sprzątać. Ale może chociaż odkurzyć, pani. Bo... No już niech pani uzgodni z tamtym panem, dobrze? W tej sytuacji nie możemy inaczej postępować. Dziękuję pani, to już wszystko. Przepraszam, że tę samą rzecz robię 10 razy. Trudno dzisiaj pracować, panie magistrze. Taka straszna historia z naszym dyrektorem. Wszyscy jesteśmy wytrąceni z równowagi. Proszę nie zabierać tych akt. Będą mi jeszcze potrzebne. Dlaczego on to zrobił, panie magistrze? Nie mogę zrozumieć. Dobrze, proszę. Cześć. Dzisiaj rano miałem kretyński telefon. Ja też. Proszę słuchać uważnie i nie przerywać, tak? Chodzi o pańskie życie, tak? Który z was robi takie dowcipy? A to który z nas? Dowcipy? Słuchaj, jeżeli mamy ten sposób, to... Chwileczkę. Tylko tego brakowało, żebyśmy jeszcze mieli skakać ryby do oczu. No wyłącz łaskawie mnie z tej wspólnoty. Ja nie wiem i nie rozumiem, dlaczego docent to zrobił, ale jeżeli któryś z was myśli, że to cokolwiek zmienia, to się głęboko myli. Może potraktowałbym to wszystko inaczej, gdyby nie ten telefon. Chcecie wykorzystać śmierć docenta? Przy pomocy powróżek? To nonsens! Wcale nie nonsens. To jasne, że w tych okolicznościach milicja będzie się interesowała każdym szczegółowo.
A cóż dopiero tym szampańskim brycza? Chcecie mnie zmusić do milczenia? Dobrze, wiecie, że nie mam żadnych powodów, żeby wam pójść na rękę. To, co robiłem, robiłem dla docenta, a teraz? Co mnie powstrzymuje? Na litość boską daj sobie powiedzieć. Od niczego nie chcemy się wynigiwać, przecież nie grożą tak samo jak tobie. Nic z tego nie rozumiem. Ani ja. No, to w ogóle to wszystko nie ma najmniejszego sensu. No nie, te pogróżki mają sens. A jeżeli to nie są pogróżki? Co masz na myśli? Tylko tyle, że to nie mógł być dowcip. Ten, kto dzwonił, już dzisiaj rano musiał wiedzieć o śmierci Jabczyńskiego. No, chcesz mnie przestraszyć? Nie, ale i ty mnie nie straszysz. No, więc co robimy? Przede wszystkim spokój. Tu chodzi o coś poważnego. Chciałbym jeszcze pożyć. Wydaje mi się, że nie zrozumiałem. Chodzi o to, czy ja chcę jeszcze pożyć, tak? Dzień dobry. Pan magister Horak? Słucham pana. Porucznik Maryjski z Komendy Miasta. Chciałbym zamienić pana kilka słów. A tak, proszę, proszę. Przepraszam was. Panowie także byli współpracownikami pana docenta Jabczyńskiego. Tak, inżynier Terlecki, nasz główny technolog, inżynier Oleksiewicz, szef kontroli technicznej. Bardzo mi miło. Z panami także chciałbym porozmawiać. Jeżeli to możliwe, to nie tutaj, może poproszę pana do nas do komendy. Panie poruczniku, jesteśmy ogromnie wstrząśnięci tym strasznym wypadkiem. Oczywiście służymy wszelkimi informacjami. Mówię, dziękuję. Proszę, proszę. Chwileczkę. Pan Oleksiewicz, pan Terlecki i pan Holak. Panowie gracie w brydża? Bryd? No, oczywiście, to znaczy ja gram, a dlaczego pan pyta? Drobiazg. Dziękuję panu bardzo. Przepraszam. Proszę, proszę bardzo. Dziękuję. Zapalił pan? Dziękuję, jestem niepalący. Pan jest szefem działu kontroli, o ile się nie mylę, prawda? Chwilowo pełni pan obowiązki wicedyrektora do spraw administracyjnych. Tak jest, zgadza się. Pan znał dobrze pana docenta Jabczyńskiego. On znałem, proszę pana, znam. Oczywiście, proszę pana, ja nie mogę zrozumieć. Mówię tam wszyscy. Staramy się zrozumieć. Różne mogą być powody podobnego kroku. Może znajdę je tutaj w zakładzie. W zakładzie? Proszę pana, docent Jabczyński był znakomitym fachowcem, wysoko cenionym, proszę się zresztą dowiedzieć, w dyrekcji Instytutu. Miał poważne osiągnięcia jako instruktor, teoretyk. Nasze urządzenia przekaźnikowe instalowane są na największych budowach przemysłowych, które prowadzimy za granicą, na przykład... Tak, proszę pana, tak, tak. Zanim tutaj przyszedłem, no, postarałem się dowiedzieć, czym się panowie zajmujecie. Pan, nie o to mi właściwie chodziło. Czy mógłby pan mi powiedzieć, czy pan docent Jabczyński miał jakieś trudności, jakieś kłopoty? Tak, miał jakieś trudności? Mówię, pan, właśnie staram się dowiedzieć. O, oczywiście, oczywiście, przepraszam bardzo. Czy miał jakieś kłopoty, proszę pana, człowiek na tak odpowiedzialnym stanowisku? Ma zawsze kłopoty, tak? No, tak, oczywiście. Pan bywał u docenta Jabczyńskiego? To znaczy w domu? Tak, bywałem. Bardzo rzadko, zawsze w większym towarzystwie. Docent Jabczyński chyba z nikim nie utrzymywał specjalnie bliskich kontaktów, no w każdym razie z nikim w zakładzie. Bywaliście w brydża? Brydża? No tak, czasami bywaliśmy. A wczoraj? Wczoraj nie, nie graliśmy. A co robiliście? Nie byłem wczoraj u docenta Jabczyńskiego. Nie byłem tam. Przepraszam pana bardzo. Do widzenia. Jeszcze jedno. Może pan by się jednak zastanowił i może mógłby pan mi pomóc w moich kłopotach. Do widzenia. Panie poruczniku. Tak, słucham panią. Kazał mi pan sobie wszystko przypomnieć. Może to nie będzie miało znaczenia, ale... No, słucham pan, słucham. Otóż pan dyrektor Jabczyński prosił mnie kilka dni temu, żebym przygotowała mu protokoły kontroli technicznej za ubiegły rok. Włożyłam je do teczki i pan dyrektor zabrał je do domu. A jaka to była teczka, proszę? A...
Dokładnie taka sama. Strasznie pani dziękuję. Pani jedna stara mi się pomóc. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Pytał, czy nie byłem wczoraj u niego na bliżu. Nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Tak. Powiedziałem, że nie. No tak, tak. Powtórz to Terleckiemu. Bardzo pani współczuję. Ale chyba i pani zależy na tym, żeby dowiedzieć się, co się właściwie stało i dlaczego. Więc docent Jabłczyński dzwonił do pani wieczorem. Tak, to było... Tak, 20 po 11. Spałam już, kiedy obudził mnie telefon. Jeszcze raz przepraszał, że nie mogliśmy się zobaczyć, bo miał u siebie spotkanie. Jakieś ważne spotkanie. Brycz może? Nie, nic nie mówił o bryczu. Adam miał kłopoty. Obiecał, że mi to wyjaśni, ale jeszcze nie zaraz, dopiero kiedy uporządkuje swoje sprawy. A to spotkanie miało chyba istotne znaczenie, bo wydawało mi się, że był pogodniejszy, weselszy. Jakby coś z siebie zrzucił. Jakiego rodzaju to były kłopoty? Czego dotyczyły spraw zawodowych? Nie wiem, Adam był skryty, ale myślę, że chyba tak. Chociaż... Słucham pani, słucham. Kiedyś powiedział do mnie tak. Jak myślisz, czy można zawrzeć dżentelmeńskie porozumienie z człowiekiem, który tak przypomina dżentelmena, jak ja, murzyńskiego kacyka? Nic w tym, co mówił wtedy przez telefon, nie wskazywało na zdenerwowanie, depresję, przestrach. Absolutnie nic. Przeciwnie. A jego znajomi zakładu. Przyjaźnił się z kimś? Nie, Adam właściwie nie miał przyjaciół, przynajmniej w zakładzie. No, był lubiany, ale z nikim bliżej nie przestawał. A mówi coś pani nazwisko Holland? Tak, to jeden ze współpracowników Adama, zdaje się, z administracji. Adam go nie lubi. Rozmawiał z panią o nim? Trudno to nazwać rozmową, ale... Kilka dni temu spotkaliśmy go na ulicy, ukłonił się. Adam ledwo skinął głową i powiedział, nie cierpię tego szczura. Tak. To rzeczywiście nie świadczy o zbytniej sympatii. Panie, nie wie, czy pan Holak bywał u pana Jabłczyńskiego jakieś przyjęcia, brycz? Nie, nigdy. Przynajmniej przez ostatnie 3 lata. Jest pani tego pewna? Tak, najzupełniej. Tyle razy Adam coś urządzał, to zawsze ja to przygotowywałam. Mieliśmy się pobrać. Tak, tak. Jeszcze chwileczkę. Proszę pani, a nazwisko Oleksiewicz. Inżynier. Tak, pamiętam go. Był kilka razy u Adama, ale
nic o nim nie wiem. A Terlecki? Terlecki to jeden z bliższych współpracowników Adama. Miał wyjechać z ramienia zakładu za granicę na kilka lat, ale ma jakieś kłopoty ze zdrowiem czy skomplikowaną sytuację rodzinną. Nie wiem. Adam wspomniał, że Terlecki chyba się nie zdecyduje. On bywał czasami u Adama. Ja bardzo pana przepraszam. Czy to długo jeszcze potrwa? Dziękuję pani bardzo. Bardzo przepraszam. Jeżeli zajdzie potrzeba, to skontaktujemy się z panią jeszcze. Może odwieźć panią do domu? Nie, dziękuję bardzo. Ja się przejdę. Aha, czy mieszkanie Adama... Jest jeszcze opieczętowane. Tak, rozumiem. I jeszcze jedno. Czy pan docent Jadczyński miał rodzinę? Tak, siostrę. Trzeba ją zawiadomić. Ja to zrobię. Dziękuję pani bardzo. No, nie zazdroszczę ci tej pogawędki. Tak. Wspaniałem się jak pies. Muszę się napić kawę, bo padnę. Ale że mógłbyś i dla mnie zrobić, miałbyś przynajmniej jakieś konkretne osiągnięcie. Tam masz na oknie gotowaną wodę, właśnie nastawiłem. A ty wpadasz w samouwielbienie. Beze mnie zginąłbyś z braku konkretu. A to zaraz zobaczymy. Tak. Co słychać? Otóż słuchaj, no. Rozmawiałem z dozorcą, bramę zamyka się tam zawsze o 23:00. Tak. Lokatorzy mają swoje klucze. Tak. Tego wieczoru, daj łyżeczkę do... Cię, to jest, no. Pękniesz pan, tak. Tego wieczoru nikt ich nie budził. Dozorca oglądał mecz w telewizji i zięć zamknął bramę. Ale potem nikt ich nie budził aż do 3:00. Czyli to goście tych sąsiadów Jadczyńskiego zaczęli szaleć na klatce schodowej. No. A ty dozorca, dwa domy dalej nic nie wie, nic nie pamięta. Wygląda, jakby wypił cysternę denaturatu i zakąsił pieprzem. No i nocny lokal. A tu coś jest. Kapniarz i portier znają docenta. Bywał tam i jadał kolację. No. Otóż słuchaj, przyszedł wtedy mniej więcej po 11:00. Kupił paczkę mentolowy. Jak go szatniarz zapytał, czemu nie wstąpi na kieliszeczek, powiedział, że już wypił w domu. Wypił w domu. Otóż tam. Dobrze. No a co z sekcją? Protokół będzie za kilka dni. Ale wynotowałem to, co najważniejsze. Śmierć przez powieszenie, typowa bruzda wisielcza z wybroczynami krwawymi, silne podbiegnięcie krwawe w okolicy czołowo-skroniowej lewej, tak. Duży krwiak na czaszce. No, wszystko jasne, facet się powiesi. Wszystko jasne. No dobra, to teraz zobaczymy. Wszystko jasne. O co ci chodzi? O te naczynia? Skądś mógł je umyć sam. Skąd wiesz, jakie myśli przychodzą samobójcy do głowy, zanim się powiesi? Kiedy rozmawiam z tobą, mam myśli samobójcze. To mów tak od razu. No dobra, słuchaj, a co z odciskami palców na szklankach? No żadnych, przecież wiesz. Żadnych? Nawet tego, kto je umył i odstawił na suszarkę? Ja to niczym nie świadczy, przecież mówię odstawić, trzymając w ławie, no prześcierpią. A na kartach to mnie już dawno uczyli, że odciski nakładają się i zamazują, więc są nie do odczytania. No dobra. A teraz uważaj. Tutaj masz sznur w kopercie. Wyjmij go tylko ostrożnie, delikatnie, nie dotykając. Może ty potrafisz wyjąć nie dotykając to? No już. To tutaj masz identyczny sznur konopny. Tej samej długości. Dotapujesz? No. Teraz uważaj. Co, chcesz mi zademonstrować, jak to się odbyło, tak? Uważaj. No. Przywiązujesz sznur do kaloryfera. Tak. Z tej strony masz pętlę. No. O. I wieszasz się. Nie, ja się nie wieszam. Wieszasz się. No dobrze, dla ciebie. No. Jak sądzisz, w którą stronę odchylą się włoski na sznurze? Na odcinku ocierającym się o hak. Przeciwną do kierunku ruchu, panie poruczniku. Prawo, elek jest pojęty. No a teraz obejrzyj sobie tercz.
No i co? One są odchylone tak jakby... Jakby co? Jakby on sam się wciągnął. A no widzisz. Niby wiem, czego się mogę po tobie spodziewać, a zawsze mnie zaskakujesz. No wiesz, ile tutaj jest tego otarcia? Ile? Od 1,5 do 2 metrów. Teraz zostawmy te zdjęcia. I złóżmy te 2 sznury. I spróbuj na tym dokładnie oznaczyć początek otarcia. Masz to drugi koniec? Uważaj, że i tak nie wodę. No. Masz? Tak. Równo tam? Równo. Uważaj. Zobacz, gdzie się mniej więcej zaczyna. Tak, już tu właśnie. Już. No. Czekaj. O, jest. W porządku. Masz? Tak. Dobra, teraz odłóżmy ten prawdziwy. I spróbujmy go założyć na hak pozycji startowej. Tu, no. Tak. Jeszcze. Czekaj. Już jest punkt? Jest. No i co? No, pęd zależy na ziemi. Ale. Madejski sukno. Niech wejdzie. No i widzisz, teraz możemy sobie zademonstrować, jak to się odbyło. Podstaw przesył. I założymy no, pętlę. Wciągnij. Położymy go na ziemi. Tak jak to prawdopodobnie miało miejsce. Teraz uważaj. Ciągnij go do góry. Tak. Wolno, ostrożnie, jeszcze. Czekaj, do punktu, jeszcze. Stop! Zgadza się? No, u mnie chyba tak. No to przyniósł. No i co? Daj spokój. No tak, ten krwiak na czaszce. Ogłuszył go i potem... Logiczne, prawda? Powiesił nieprzytomnego. No tak, po co? Wyreżyserował taką sytuację, co może chciał, żebyśmy w to uwierzyli. Wejdź! No ten poruczniku jest inżynier Terlecki. Prosić mu wejść. Proszę, może pan wejść. Dzień dobry. Przepraszam pana za tą dekorację. Zrób z tym porządek. Proszę bardzo, pan przejdź. Pan wybaczy, ale ten widok... Wciąż jeszcze o niczym innym nie rozmawiamy. Tak, nie, no to zupełnie zrozumiałe, oczywiście. Pan przyjaźnił się z docentem Jakczyńskim, prawda? No chyba można to tak nazwać, w każdym razie wydawało mi się, że znam go dobrze, że mogę przewidzieć każde jego posunięcie. Wydawało się pan? Tak, bo wobec tego, co się stało. Nie przypuszczał pan, że jest zdolny do popełnienia samobójstwa? Nigdy. No, pomyliłem się. Nie pomylić. To nie rozumiem. No to nie było samobójstwo. To nie było? W takim razie co się stało? Docent Jabczyński został zamordowany. Przecież właśnie milicja poinformowała nas, że to samobójstwo. No, zmieniliśmy zdanie. Co? Nie do uwierzenia, że ktoś... Tak. Powie pan, by pan wiedział, jak często bywamy zmuszeni do uwierzenia w podobne rzeczy. A jak pańskie zdrowie, panie inżynierze? Lepiej? Proszę? Dobrze, w porządku. No bo słyszałem, że miał pan kłopoty ze zdrowiem i komplikacje rodzinne i że pewno nie zdecyduje się pan na wyjazd za granicę. Nie, no to nic poważnego, wie pan. No, sam pan na pewno rozumie, że wyjazd z kraju na kilka lat wymaga przemyślenia, rozważenia, no więc zastanawiałem się, ale... Zdecydował się pan wyjechać, tak? A daleko, panie inżynierze? Argentyna. Budujemy tam wielką elektrownię w kooperacji międzynarodowej. No, nasza ekipa będzie instalować urządzenia przekaźnikowe. Mnie tam też łatwa robota nie czeka. No, ale to są zbędne szczegóły. Przecież pan nie o tym chciał rozmawiać. Nie, oczywiście nie o tym, panie inżynierze. Ja pan chciałem po prostu wspólnie z panem odtworzyć kilka ostatnich dni docenta Jakczyńskiego. Oczywiście... W takim stopniu, w jakim pan może je otworzyć. Ja oczywiście bardzo chętnie, tylko widzi pan, to wszystko jest jakieś dziwne i niepokojące. No a jeżeli źródeł trzeba by było szukać w naszym zakładzie, to ja... Boi się pan? Jeżeli mam być szczery,
Tak. Przypominam, ani słowa o ryczu. Nie byliście u Jabłczyńskiego przed śmiercią. Jeżeli zależy ci na życiu, radzę zachować milczenie. W przeciwnym razie nie przeżyjesz tego dnia. No tak, był tu. Co zawiadomiło ze pani Plomby? Dozorcy. A zauważyła sąsiadka, którą znasz, i powiedziała dozorcy. Tak, chyba nie dość dokładnie przeszukaliśmy ten pokój. A nie przypadkiem czego mamy szukać? Na przykład tego. Tak, słucham. Jest. Aha. Dobrze, dobrze przekażę. Cześć. Kazała się powiadomić, kiedy przyjedzie profesor Łukasiewicz, właśnie przyjechał. Zatrzymał się w Grandzie. A no dobra, porozmawiamy sobie z nim. Widzisz, ważne jest nie tylko to, co jest w tym pokoju, ale także to, czego nie ma, chociaż powinno być. Na przykład? Na przykład takiej teczki były w niej protokoły kontroli technicznej za ubiegły rok. I jeszcze jedną korespondencję przejrzałem dokładnie pierwszego dnia i nie znalazłem żadnego listu profesora Łukasiewicza. Dziwne, co? To powinien być. Słuchaj, szefem kontroli technicznej w zakładzie jest przecież Oleksiewicz, tak? Będę do niego w takim razie. A ty pogadaj jeszcze raz dokładnie z dozorcą, dobra? Cześć. W porządku, cześć. Dziś rano miałem znowu ten kretyński telefon. Chciałem was uprzedzić, że ja się nie dam zastraszyć. Sytuacja się zmieniła, tu chodzi o morderstwo. Jesteśmy rzeczywiście w ciężkiej sytuacji. Trzeba się poważnie zastanowić. Ja się już zastanowiłem. Przepraszam, ktoś czeka na pana inżyniera Oleksiewicza. Dobrze, dobrze. Niech pani powie, że zaraz przyjdę. No widzisz, pani widzę, że nie możemy tutaj rozmawiać. Musimy się spotkać u mnie wieczorem. Może na bridżu, co? Wolę nie ryzykować. Dziś wyjeżdżam, spotkamy się jutro. I to będzie nasza ostatnia rozmowa na ten temat. Przepraszam. Co pan do mnie, proszę bardzo. A, pan porucznik. Dobry panu. Mogę służyć? Dobry. Dzień dobry. Proszę pana, czy mógłby pan mi powiedzieć, gdzie są protokoły kontroli technicznej za ubiegły rok? Protokoły kontroli technicznej za ubiegły rok, mówi pan, zaraz, za ubiegły rok. Tak. Zdaje się, że ktoś się wypożyczał. A nie wie pan kto? Chyba z sekretariatu. Może pan sprawdzi, gdzie są, chciałbym je zobaczyć. No oczywiście, sprawdzę naturalnie, ale czy ja nie mógłbym teraz jakieś informacje pan, na razie... Zależy mi na protokołach. Jak pan ustali, gdzie są, proszę do mnie zadzwonić, dobrze? Tak, dziękuję bardzo, do widzenia. Tak, a jeszcze jedno. Bardzo pana proszę o pośpiech. Dzwonię po raz ostatni. Milczeć w obliczu. Inaczej spotkacie to, co Jabłczyńskiego. Tak, słucham. Nie ma porucznika Madejskiego. Przepraszam, nie zrozumiałem. Kto mówi? Aha, pan Terlecki. Porucznik Kuchta, dzień dobry panu. No niestety, proszę pana. A może przekazać coś? Zadzwoni pan jeszcze, tak? Do widzenia. Cześć! Co słychać? No, jesteś wreszcie. No. Terlecki wyjechał na kilka godzin służbowo do Wojczyc. Co ty byłeś? Właśnie dzwonił, chciał się umówić z tobą. No. Aha, była pani Irena. Wspomniała sobie, że Jabłczyński wściekał się kilka dni temu, że dał się wrobić w administrację, że każdy głupiec może go naciągnąć, że się nie zna, odpowiada, że trzeba było lepiej zostać przy robocie naukowej i tak dalej. Ja myślę, że to chyba wszystko bez znaczenia. Coś w tym jest.
I to coś bardzo banalnego. Trzeba posłać NIK do zakładu. Dziękuję, żeśmy zrobili herbatę. No to już NIK przyszedł inżynier. Nie, przyszedł profesor Łukasiewicz. Proszę. To straszne, proszę pana, co się stało. O, przepraszam. Jestem taki zdenerwowany. Łukasiewicz. Porucznik Badejski, proszę, pan będzie uprzejmy. Dziękuję. To straszne, panie poruczniku. Nie widziałem Adama od wielu lat, ale korespondowaliśmy z sobą dość często i tak się cieszyłem na to spotkanie. Tak, panie profesorze, w korespondencji po docencie Jarczyńskim tak, nie znalazłem żadnego listu pana profesora. O, może ich nie przechowywał? Gdy tam spadł mi w ręce tylko list, który przed już po śmierci pana Jarczyńskiego. I było w nim mniej więcej takie zdanie. Przykro mi, czy martwię się, że moja dobra pamięć sprawiła ci tyle kłopotów. No, możliwe, tak. Panie profesorze, czy nie mógłby mi powiedzieć, o co właściwie chodziło? A dlaczego to pana interesuje? To jakieś drobiazg bez znaczenia. Wie pan, interesuje mnie wszystko, co sprawiało kłopot panu Jarczyńskiemu. Mam tak niewiele danych, że każdy najmniejszy szczegół jest istotny. No zaraz, niech se przypomnę. No, nie mam tu rzecz jasna jego listów, ale kiedyś wspomniał mi Adam o jednym ze swoich współpracowników, tak, że jest moim kolegą ze studiów. Widzi pan, kiedy studiowałem tuż po wojnie, na moim kierunku było nas niewielu, tak, a tego nazwiska nie pamiętałem. Wie pan, bardzo by mi na tym zależało. Może jednak. Nie pamięta pan? Kiedy naprawdę nie pamiętam. Proszę mi wierzyć, to było kilka miesięcy temu. W każdym razie nazwisko takie raczej pospolite. Nie pamiętam naprawdę. Po jakimś czasie Adam wspomniał, że właśnie moja dobra pamięć sprawiła mu wiele kłopotu. Tylko tyle, więc nie przywiązywałem do tego wagi i odpowiedziałem zdawkowo. Panie profesorze, a gdzie i kiedy pan studiował? Na Politechnice Gliwickiej od 45 do 49. Dziękuję panu bardzo. No, przykro mi, że nie mogłem panu pomóc. To chyba rzeczywiście nie ma znaczenia. Ja mam to trudno przewidzieć. W każdym razie bardzo panu dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Panie. Do widzenia. Do widzenia. Słuchaj. No? Pojedziesz do zakładu do kadr. Sprawdzisz wszystkie dyplomy zatrudnionych tam inżynierów, szczególnie panów TOH. Dobra, co to TOH? No to nie pamiętasz zapisu brydżowego? Terlecki, Oleksiewicz, tak, tak, tak. Kolar. No. Otóż przyniesiesz tutaj dyplomy z Politechniki Gliwickiej, szczególnie z 1949 roku. Jasne? Jasne. Chwileczkę, jak nie będziesz z tego roku? Rany, no to sprawdzisz sąsiednie. 50 albo 49. W porządku. Ale zależy mi szczególnie na 49. Przyznam się, że niewiele z tego rozumiem, ale w porządku. Nie no, to zupełnie zrozumiałe. I jeszcze jedno. No. Niewykluczone, że pojedziesz dzisiaj do Gliwic. Jak to, sam? Dasz samochód? Nie, samochody ci nie wytrzasnę. Nawet nie będę próbował, przecież wiesz, że stary woli, kiedy stoją w garażu. No to cześć. Tak, normalka, cześć. Dobry wieczór. No Krysiu, jest pan Honek? Jest u siebie. Tak. A no właśnie, byłbym zapomniał panu, no Krysiu, pani zdaje się brała ode mnie dla dyrektora protokół kontroli technicznej za ubiegły rok. Były potrzebne takie sprawozdania. To sam biedny pan docent wziął je przecież z pana pokoju, a ja mu dałam tylko teczkę, żeby tak. Mógł je zabrać do domu. Do domu? A dlaczego je brał do domu? Tego to już ja nie wiem. Dzień dobry, padniesz do mnie. Co? Tak, no nie, to ja muszę zapytać. Ale zadzwonisz ode mnie, proszę. Dobrze, bardzo. Oczywiście, tak, no będzie lepiej. Czekaj, gdzie ja mam jego telefon? Chciałem z porusznikiem Madejskim. Poruszyk Madejski, tu Oleksiewicz. Pan prosi mnie, poruczniku, żebym zadzwonił się czegoś dowiem o tych protokołach. Otóż przed chwilą powiedziała mi sekretarka, że dyrektor wziął je wtedy.
Znaczy tego samego dnia, no w tymże dniu. Do domu, tak, razem z innymi jakimiś dokumentami były potrzebne do sprawozdania. Tak, no więc muszą być u niego w domu. Proszę? A jakie to inne dokumenty? A nie, to tego nie wiem. No, oczywiście mogę sprawdzić, tak. Dobrze. Przecież miał je wtedy w domu. Ale nas tam podobno nie było. Słuchaj. Ja już tego mam dosyć. Zaczynania się to coraz mniej podobać. Znasz jeszcze jakieś telefony? Wczoraj późnym wieczorem. Wrócił Terlecki? Co? A, tak, tak. Widziałem go na korytarzu. Słuchaj, musimy się spotkać i coś w końcu postanowić. Cześć, dlaczego oni pytają o te protokoły? Przecież jeżeli je znaleźli, nie powinni szukać, a jeżeli nie, to skąd oni wiedzą? Teraz dopiero na to wpadłeś. Madejski, słucham. A, to ty. Cześć. Co? Tylko jeden dyplom z 49 roku? Czekaj, coś mi się tutaj nie zgadza. No dobrze, ale bądźmy konsekwentni. Pojedziesz do Gliwic. Samochodem. Wyobraź sobie. Zdarzają się cuda, no widzisz. Tak, chwileczkę. Proszę chwilę poczekać. Słuchaj, choćbyś miał cały dziekanat postawić na nogi, każ sobie odkopać tą teczkę studenta. Rozumiesz? I niech ci wydadzą za pokwitowaniem. Wracaj natychmiast z powrotem. Zaraz. Wieczorem powinieneś być z powrotem. Na razie, cześć. Tak, słucham. Madejski. A, to pan Terlecki. Dzień dobry pan. Słucham. Coś ważnego? Przywiózł pan te informacje z podróży służbowej? Dobrze, a dlaczego dopiero teraz zdecydował się pan mówić? Nie, proszę pana. Ja czekam teraz na pana. Teraz. Dlaczego pan nie może? Skąd pan dzwoni? Wszystko panu wytłumaczę, panie poruczniku, tylko proszę o chwilę cierpliwości. Otóż proszę uważać. Jeśli nie skontaktuję się z panem do godziny 7 wieczorem, proszę pytać o mnie inżyniera Oleksiewicza. Tak, tak, Oleksiewicza. A jeżeli on nie przyjdzie? Przyjdzie. Przyjdzie. Boję się. Ty się nie boisz? Ja? O cóż, ja. Ja tylko nie rozumiem tych telefonów, ale on myśli, że telefonuje któryś z nas. Że może go spotkać to, co spotkało Jawczyńskiego. A ty jak myślisz? A co przez to rozumiesz? Tylko tyle, że ja nie dzwonię. To do mnie dzwonią. Czekamy już na ciebie. No to może siądziesz, czegoś się napijesz? Nie, nie, dziękuję. Następnie wyjaśnienie. Przychodzę, bo lubię sprawy stawiać jasno i prosto. Uprzedzam, że porucznik Madejski wie, gdzie jestem. Jeśli nie skontaktuję się z nim do 7 wieczór, będzie wiedział także, kto za to odpowiada. O czym ty mówisz? Za kogo to nazywasz? Ja przyznaję, że dałem się nabrać na te idiotyczne telefony. Jeśli przyszedłem, to właśnie dlatego, żeby wam prosto w oczy, otwarcie powiedzieć, że się wstydzę. Tak. Wstydzę się, że dałem się nabrać na tak prymitywne zagranie. Zrozummy to wieczorem. Ja już zrozumiałem wszystko. To, co do tej pory robiłem, robiłem wyłącznie dla docenta. Nie chciałem, żeby za was odpowiadał, to był człowiek o nieposzlakowanej
uczciwości. Teraz mnie nic nie powstrzyma. Odpowiecie za wszystko. Teraz ty sobie daj powiedzieć. Gdybyśmy od razu, od pierwszego dnia złożyli zeznania o tym bridżu, nikt by nie miał powodu nas podejrzewać. Byliśmy, graliśmy, wyszliśmy. I zostawiliśmy Jawczyńskiego żywego i zdrowego. A nie, to ja zostawiłem Jawczyńskiego żywego i zdrowego w waszym towarzystwie. Dosyć. Dosyć, rozumiesz? Ja nie chcę tego więcej słyszeć. Od dwóch dni stara się w nas wmówić to. Jesteśmy mordercami? Żebyśmy powinni powiedzieć o tym brydżu milicji i wszystko powiedzieć, bo inaczej ten idiotyczny brydż nas kopie. Wszystko. Milicji. A o pierwszej części rozmowy także? No przecież to nie ma nic wspólnego. A to ładnie. To uważasz mnie za idiotę? Możliwe, że wyszliście razem z nim. Ale każdy z was mógł potem wrócić. A może nawet obaj i zaczekać na niego. Potem zostało już tylko jedno. Przestraszyć mnie, żebym milczał, żeby milicja nie dowiedziała się, po co naprawdę było to spotkanie. Na co byście liczyli? Że oni uwierzą w samobójstwo Jawczyńskiego? Że zwalicie wszystko na niego, a potem wystarczy tylko do mnie co jakiś czas zadzwonić, żebym bał się losu Jawczyńskiego, tak? Żebym milczał. No przynajmniej do czasu wyjazdu za granicę, tak? Wiesz? To po prostu łajdactwo, bo ja wiem, co robiłem, ale takie oskarżenie to po prostu łajdactwo. Teraz przyznać się do tego bridża, to tyle, co przyznać się do morderstwa. Chyba zdajesz sobie z tego sprawę. A ja jestem niewinny. A to powiesz już komuś innemu. Nie ruszaj się! Nie możecie do mnie już więcej nie dzwonić. Na nic się wam to nie przyda. Powiem. Wszystko powiem. Madejski. A, to ty. Słuchaj, Kuchta, co się właściwie z tobą dzieje? Powinieneś być już dawno z powrotem. No dobrze, dobrze. Co załatwiłeś? Bardzo się martwię, że w Gliwicach pada deszcz, ale co załatwiłeś? A, ja wiem, że mam nosa, tak. Co? Kto się dowiadywał? Jawczyński? No i? Niebywałe. Słuchaj, wracaj natychmiast z powrotem. Chcę cię tutaj widzieć jutro rano. Cześć, szerokiej drogi. Oleksiewicz, Oleksiewicz. Obywatelu Poruczniku, wiadomość dla was z trzeciej dzielnicy. Napadnięto faceta. Prosiłbym was zawiadomić. Nazywa się Terlecki. Jak się nazywa? Terlecki. Gdzie? Gdzie teraz jest? Na stacji pogotowia. Nic poważnego mu się nie stało. Dostał po głowie w bramie własnego domu. Jedziemy. Samochód. Pogróżki przez telefon nie były rzucane na wiatr. Na pewno chciał mnie zabić. Ludzie go spłoszyli, bo tak. Ja już wcześniej chciałem panu wszystko powiedzieć, no nie może pan się dziwić, że się wahałem, a zdecydowałem się na tę rozmowę z nimi, żeby się upewnić, że moje podejrzenia są słuszne, no i żeby im zapłacić za mój strach. Tak, pan jest pewien, że to jeden z nich?
To tylko dwóch ludzi wiedziało o nich wszystko. Jabczyński i ja. Dzisiaj przyszła kolej nam. Tak, a na czym polegały ich nadużycia i kiedy się pan domyślił, że to właśnie oni? Mniej więcej przed miesiącem. Panie poruczniku, pan przecież wie, my mamy wielu kooperantów. W tym wypadku chodziło o podzespoły ze spółdzielni Elektronik. Tak. Potrzebne im były do badań, no więc wziąłem niewielką partię. Dopuszczalne odchylenie mają 0,1. Tutaj dochodziło do 1,2, nawet i więcej. To po prostu szmelc. Oni przyjmowali całe partie bezwartościowych w zasadzie podzespołów i otrzymywali za to, nazwijmy to, dywidendy. Tylko że w grę wchodzą poważne sumy. Zawiadomił pan o tym dyrektora Jabczyńskiego? No natychmiast. Tylko widzi pan tak. Dyrektor Jabczyński podpisywał w zasadzie wszystko, co mu podsuwano. Podpisywał, nie sprawdzał. Podpisywał między innymi fundusze na dodatkowe kontrole. On był zajęty pracą naukową, trudno się dziwić. No, ja chciałem mu jakoś pomóc, a sprawa wyglądała tak, że mogło dojść do dymisji dyscyplinarnej dyrektora, a nawet do rozprawy sądowej. No, ja bardzo ceniłem Jabczyńskiego, więc daliśmy im szansę. Więc ten brycz? A ten brycz to pomysł docenta. Spotkaliśmy się w czwórkę. Docent miał między innymi materiały kontroli technicznej, a zebrane przez siebie informacje. Daliśmy im 3 miesiące czasu na uregulowanie sprawy. No cóż, nie mieli wyjścia. Potem zagraliśmy parę robrów w pozornej harmonii. Ja spieszyłem się na autobus, więc wyszedłem, no i zostawiłem ich we trójkę. O której tam wyszedł? Bo za 10:11 pamiętam dokładnie, dlatego że o 11 odchodzi stamtąd ostatni autobus i o tej porze też zamykają bramę. No pamiętam, bo nawet spojrzałem na zegarek, była o tym mowa. I wrócił pan do domu autobusem? Tak. Tak. Wie pan, ja od razu pomyślałem sobie, że to niemożliwe. Jak pan wspomniał wtedy o tym, że to nie jest samobójstwo, tylko że to morderstwo, bo przecież docent Jabczyński nie był zdolny do takiego kroku i nie miał żadnych powodów. Żadnych, absolutnie. Te telefony upewniły mnie. Tak. No dobrze. No to odwieziemy teraz pana do domu, panie inżynierze. Niech pan odpocznie, a jutro spotkamy się znowu. Dobrze? Tak, dziękuję. Proszę. I tak się wszystko szczęśliwie skończyło. Wie pan, to jednak była lekkomyślność z mojej strony, ta rozmowa z nim. Jedziemy. Proszę, panie poruczniku, proszę. Proszę bardzo. Dobry wieczór panu. Czym mogę służyć? Dobry wieczór. Na szczęście pan jeszcze nie śpi. A, nie, no nie chodzę tak wcześnie spać, panie poruczniku. Tak dzwoniliśmy do pana o 7. No i o 7 byłem jeszcze na spacerze. Czym mogę służyć? Może panowie usiądą? Może zechce się pan ubrać i pójść z nami. Panie poruczniku, to jakieś koszmarne nieporozumienie. O co mnie pan oskarża? Pana w kwestii formalnej oskarżać będzie pana prokurator. My postawimy tylko kilka zarzutów. Widzi pan, grywa pan rydża, nie kończy pan, nie mówi pan nam nic o tym. Myślę, że koledzy z naszego wydziału gospodarczego też będą mieli jakieś pretensje do pana. Ale panie poruczniku, ja mam świadka, był ze mną Holak. Spotka się pan również z panem Polakiem. Ale wyszliśmy razem z panem Polakiem. Proszę pana. Ja mam świadka, panie poruczniku. Spotkamy się również z panem Polakiem, proszę pana. Polak.
Poprosimy panów do środka. Proszę bardzo. Ponieważ okoliczności spotkania panów z zamordowanym docentem Jawczyńskim mogą mieć istotne znaczenie dla sprawy, spróbujemy je odtworzyć. A więc spotkaliście się panowie o godzinie 7:19 w celu omówienia spraw związanych z nadużyciami popełnionymi przez zatrzymanych Oleksiewicza i Holaka. W jakiej kolejności nadeszliście? Chyba ja przyszedłem pierwszy, może 7:02, nie pamiętam dokładnie. Docent prowadził mnie do pokoju, a potem poszedł do kuchni nastawić wodę na kawę. A co pan robił w tym czasie? No nie pamiętam dokładnie, chyba przechadzał się po pokoju, no, oglądał czasopisma. I wtedy właśnie przyszedł Holak. Tak, mniej więcej 7:50. Docent mnie otworzył, wszedł ze mną do pokoju. Kiedy ja przyszedłem, oni już byli, siedzieli przy stoliku. Jak? W jaki sposób? Dobrze. No. Załóżmy, że ja zajmuję miejsce po zamordowanym docencie Jawczyńskim. Co się działo dalej? Właśnie pan docent wyszedł do kuchni po kawę. Myśmy otworzyli butelkę winiaku, która stała tutaj, a resztę było przygotowane tu na barku. No i aż w dobrym czasie wzięliśmy tak. Aha. Więc rozmowa przy stoliku brydżowym do godziny? No, 9:30 mniej więcej. 21:30. Panie Oleksiewicz, o czym rozmawialiście? No, początkowo nie chcieli się przyznać, udawali oburzony. Panie inżynierze. Przepraszam. Słucham pana, panie Oleksiewicz. Ja już przecież zeznawałem. Ja już zeznawałem, no. To był dla mnie wstrząs, zaskoczenie. No. Ja nie wiedziałem, że tak daleko zabrnę. No przecież... prezenty, prowizje. No w końcu w stosunkach handlowych zdarzają się prowizje, ale potem ci ze spółdzielni zaczęli żądać... Do rzeczy, panie Lepiewicz. Przepraszam, bardzo pana przepraszam, poczniku, jestem trochę zdenerwowany. Więc na początku tej rozmowy udawałem, że o niczym nie wiem. Ale wtedy docent wyjął teczkę z protokołami kontroli technicznej, innymi dokumentami. Okazało się, że już przed nim z inżynierem Terleckim przewadali pewne materiały, które podlegały wyrokowi. Mieli dowody. Terlecki prowadził rozmowę ze spółdzielnią. Panie poruczniku, oni wszystko zwalili na nas. To była rozmowa przygotowana. Ja zacząłem prosić. Pan Holek? Milczałem w pierwszej części rozmowy. Terlecki i Jawczyński byli rzeczywiście do niej dobrze przygotowani, a ja wiedziałem od początku, że mamy szansę, bo inaczej nie rozmawialibyśmy tutaj. Tą szansą był docent Jawczyński. On także ponosił za to odpowiedzialność, a my mieliśmy jego podpisy na wszystkich potrzebnych dokumentach. Tak, ja dobrze rozumiem, tylko pan inżynier Terlecki nie był niczym zagrożonym. Warunki waszej umowy znam. 3 miesiące na uregulowanie spraw. W jaki sposób zamierzaliście to zrobić? To proste. Trzeba było zwrócić prowizję, posprzedawać samochody. Ja mam dom w stanie surowym, Oleksiewicz też się buduje. Trzeba było zwrócić spółdzielni bezwartościowy materiał. I tyle. Tak. A potem graliście panowie w brydża, tak? To ten zapis? Tak. Dwa pierwsze robry pominiemy. Docent Jawczyński wygrał. Zamarkujemy sobie ostatniego robra. Kto z kim grał? Ja z docentem. Siedziałem jak siedzę. A panowie? Tak było? Tak. Tak.
No więc weźmiemy pierwszą rozgrywkę. Przeciwnicy są koparki. Jak przebiegała licytacja? Panie poruczniku, to była ostatnia rozgrywka. Pik. Dwa trefne. Cztery piki, pas, pas, pas. Czy to potrzebne? Potrzebne. Wygląda na to, że zrobicie tego robra. Właśnie coś takiego powiedział docent Jabczyński. Pan Holak listuje, pan Terlecki wykłada karty. Co się dzieje dalej? No, mam bombową kartę. Biorę karty od Oleksiewicza. Widzę, że gra jest pewna. Oddaję karty, śpieszę się na autobus i wychodzę. Godzina. Za 10:11. Dziękuję. Proszę, pan wychodzi. Chwileczkę, panie inżynierze, jeszcze jedną pracę. Co pan robi dalej? Biorę płaszcz z wieszaka, wychodzę, zatrzaskuję drzwi. A potem? Potem schodzę po schodach. Tak, schodzę po schodach, dlatego że winda była zajęta. Wychodzę na ulicę, łapię autobus. Brama była otwarta. Oczywiście. W porządku. Proszę, pan wychodzi do kuchni. I proszę zamknąć drzwi. Tak, wracamy do rozgrywki, więc pan Holak listuje. Co się dzieje dalej? Wyszedłem asem, potem blotką, pan przebija, rzuć pan asem, blotką, Oleksiewicz przebija, ja nadbijam, no i dalej już nie ma gry, ale jest bezjemny. To był niesamowity układ. Tak. A potem panowie wychodzicie razem z panem Jabczyńskim do przedpokoju, tak? Tak, tak, tak. Jeszcze jedno. O czym panowie rozmawiacie? No chyba o tej właśnie rozgrywce, o tym, że chciałem iść na Sznemika, o wyjeździe Terleckiego. Proszę, panowie wychodzą do przedpokoju. Jest godzina mniej więcej 23:00. Zdejmujemy płaszcze z wieszaka, zakładam. Czy nic tutaj się nie zdarzyło? Owszem, spadł klucz z wieszaka. Jaki klucz? Zapasowy od mieszkania. Tam chyba były dwa klucze na kółku. Docent podniósł i z powrotem powiesił. Więcej szczegółów nie pamiętam. Dziękuję, ten wystarczy. W przedpokoju było tak jak teraz. Półmrok, ciasno, tak, panie Oleksiewicz? Tak. Pan zabrał klucz, prawda? Klucze. Oleksiewicz, ty? Ja nie mam zamiaru. Ja... Zabijać, rozumiem. Coś mi się tutaj nie zgadza. Może panowie wrócą jeszcze raz do pokoju. Proszę bardzo. Poproście inżyniera Terleckiego. Proszę, siadajcie panowie. Panie Oleksiewicz, po co pan zabrał te klucze? To ty? Wiedziałem, że to ty. Chwileczkę, panie inżynierze. Przepraszam. Co pan zrobił z kluczami, panie Oleksiewicz? Ja nie zabrałem klucz. Teraz sobie przypominam. Chowałeś coś do kieszeni. Tak, docent stał odwrócony plecami. No więc? Byłem wytrącony z równowagi. Te protokoły obciążały tylko mnie. Nikogo. Holaka, nikogo. No tylko mnie. Myślałem, że wrócę tutaj do mieszkania. Zabiorę i zniszczę. I wrócił pan tej nocy? Nie. Nie mogłem wyjść. Zdury, co ty nam chcesz mówić? Panie inżynierze, pani naprawdę nie pomaga. Naprawdę, przepraszam. Wrócił pan tej nocy, o której? Około 3:00, ale no nie mogłem wejść, bo ciągle ktoś chodził po schodach. Wchodzili, wychodzili z bramy. No bałem się, nie mogłem się długo kręcić koło domu. To by się zgadzało, imieniny są świadki. Ale następnej nocy był pan w mieszkaniu, prawda? Następny czas. Ja nikogo nie zabiłem. Ja tylko myślałem, że te protokoły, które są tu w tym mieszkaniu, po śmierci Jabczyńskiego, to mogą skierować podejrzenie milicji na mnie. Dobrze pan myślał. Ale ja ich nie zabrałem. Ja ich nie znalazłem. A potem, jak się dowiedziałem o morderstwie, to wrzuciłem klucze do ścieku. Ale protokołów nie ma, tak? Szukaliście ich w biurze.
Miał powód, miał klucze, protokoły zginęły. O czym my mówimy? Chwileczkę, panie inżynierze. To nie jest takie proste, jakby się wydawało. Widzi pan, przeglądałem sobie czasopisma w tym mieszkaniu. Proszę zobaczyć, co znalazłem. Protokoły i notatki pana docenta Jastrzyńskiego. Tylko teczka zginęła. Panie Meksiewicz, czy nie widział pan teczki? Nie widziałem. Ja właśnie szukałem teczki. Tak, i jeszcze jedno. W korespondencji po docencie Jastrzyńskim nie znalazłem żadnego listu profesora Łukasiewicza. Łukasiewicza? Miał wrócić, zobaczyć się z docentem, znali się dobrze. A właśnie. A listu nie ma. Chociaż powinien być. Dziwne, prawda? No może docent ich po prostu nie przechowywał. I nie przechowywał. Wreszcie ostatnia sprawa. Z kompletu docenta Jabłczyńskiego zginął klucz od bramy wejściowej. Brakuje więc obu kluczy. No przecież mógł zgubić. No przecież wrócił tego wieczoru, otworzył sobie bramę. Ja naprawdę nie rozumiem, o co panu jeszcze chodzi. Przecież wszystko jest jasne. Nie? Ja nie zabiłem. Trzeba było... Od razu wszystko powiedzieć o tym Brytu. Tak, ja też tak uważam. Wszystko trzeba było powiedzieć to. Wszystko przez te przeklęte telefony. Ja myślałem, że to może ci ze spółdzielni, może obawiają się, żeby przy naszej sprawie nie wynikł jakiś ich o wiele poważniejszy. Ci ze spółdzielni? O tym nie pomyślałem. Chwileczkę, panie inżynierze, niech pan nie szuka winnych tak daleko, proszę pana. Nasze milczenie było komuś na rękę. Gdybyśmy przyjęli wersję samobójstwa, wszystko byłoby jasne. Ale jeżeli nie, to wasze milczenie obciążało was dodatkową. Poza tym, że mieliście motyw, bardzo poważny motyw. Wasze zagrożenie to co najmniej 15 lat. Od początku miałem wrażenie, że ktoś się tutaj bawi w reżysera. Podstawia nam samobójstwo. Panie Polszczyku, jak to? Pan mnie nie wierzy. Ja nie mogę nikogo zabić, panie poruczniku. Ja w zdenerwowaniu mogę coś powiedzieć. No czy ja wiem... Uderzyć! Tak jak uderzył pan inżyniera Terleckiego, tak? Co? To ty? Spokojnie, panowie. Spokojnie. Porucznik nie lubi boksu. Po coś to zrobił? A ja chciałem go po prostu nastraszyć. Ja nie wiem, kto do nas telefonował. Ale myślałem, że on to sobie skojarzy i będzie milczał. Głupiec. Panie poruczniku, jakiego pan potrzebuje jeszcze dowodu? Nie spodziewał się pan tego napadu, panie inżynierze Terlecki, prawda? Pan Oleksiewicz bardzo panu pomógł. Tak, pan Oleksiewicz bardzo panu pomógł, panie inżynierze Terlecki. Ja nie rozumiem. Zaraz pan zrozumie. Docent Jabłczyński widział pana dyplom, studiował pan na Politechnice Gliwickiej w tym samym klasie co profesor Łukasiewicz, na tym samym kierunku. Ale profesor Łukasiewicz nie pamięta pana ze studiów. Jak to było? Czy Jabłczyński już wcześniej podejrzewał, że pańskie kwalifikacje są raczej wątpliwe, czy wynikło to dopiero przy pana zamierzonym wyjeździe za granicę? Dowiedzieliśmy się, że docent Jabłczyński sprawdzał pańskie akta na Politechnice. My też sprawdzaliśmy. Pan nigdy nie studiował na Politechnice Gliwickiej. Pański dyplom jest fałszywy. To jest bezczelność. Możliwe. Taki wyjazd. Dla człowieka z pańskimi zdolnościami, pan inżynierze Terlecki, to wielka szansa. Można się urządzić na stałe za granicą, prawda? Ja no, od początku zastanawiała mnie pańska szlachetna bezinteresowność w całej tej aferze. Te nadużycia pan przecież wykrył. Po co? Pan szantażował nim docenta Jabłczyńskiego. Przecież nie o tym dniu panu chodziło. Pan zawarł z docentem Jabłczyńskim dżentelmeńską umowę. Pan pomoże mu zlikwidować sprawę nadużyć i zachować dyskrecję, a on da panu szansę wycofania się z honorem. Miał pan dobrowolnie zrezygnować z wyjazdu za granicę ze względu na zły stan zdrowia i komplikacje rodzinne, a potem odejść z zakładu. Ale pan wcale nie miał zamiaru zrezygnować ze swojej wielkiej szansy życiowej, prawda? To pan do nich telefonował. To pan ich szantażował. Gdyby potem skierować na nich podejrzenie, to pan wreszcie zabrał stąd teczkę po protokołach. Panie poruczniku, pan zapomniał o jednym, że ja wyszedłem stąd pierwszy. O której pan wyszedł? Mówiłem 100 razy za 10:10:11. 11. Prowadzi do dozoru.
O której zamknęliście wtedy bramę? Wtedy, panie policzniku, to dzień zamknął, bo zawsze zamyka się o 11. No ale w ten czas to dzień zamknął przed czasem. Tak, to znaczy? To znaczy za kwadrans 11. No. Nikomu nie otwieraliście? Przez cały czas nikomu. Jak pan wyszedł, panie Terlecki? Ten człowiek się myli, brama była otwarta. Nie mylę się. Brama była zamknięta, w telewizji był mecz. Ha! Trzecia decydująca tercja zaczynała się za 15:11. Zięć poszedł, zamknął bramę przed trzecią tercją i cały czas oglądaliśmy z zięciem telewizję. Nikt przez cały czas nie wchodził ani nie wychodził. Ja się mylę. Nie myli się. Ten człowiek się nie myli, panie inżynierze Terlecki. Pan w ogóle nie wyszedł. Zatrzasnął pan drzwi i ukrył się pan w szafie ściennej. Od początku zdziwiło mnie, dlaczego pan wyszedł przed końcem rozgrywki? Rasowy brydżysta tak przecież nie postępuje, a pan jest rasowym brydżystą. Karta była pewna. Skąd mogłem wiedzieć, że on nie zrobił? Na litość boską. A skąd pan wie, panie inżynierze, że nie zrobił? Rozmawialiście panowie o tym na zewnątrz? Słyszał pan wszystko ukryte w szafie ściennej, panie inżynierze. Widzi pan, nigdy nie należy być pewnym wygranej przed końcem rozgrywki.